Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystym podsumowaniu 12. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego imienia Teofila Ociepki, organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Witam w tym miejscu serdecznie Panią Dyrektor Centrum, Panią Ewę Krupę. Tak jak już Pani powiedziała, to są 23 lata i myślę, że to jest fenomen od tylu lat cieszący się olbrzymim uznaniem i taką ilością ludzi, którzy uczestniczą w tym konkursie, ale również, którzy przychodzą na wystawy. Ja nie będę długo do Państwa mówić, ponieważ i tak wszyscy czekacie Państwa na to, co najważniejsze. Chciałabym powiedzieć, że oczywiście przede wszystkim chciałabym podziękować dziewczynom z Galerii Sztuki Ludowej Nieprofesjonalnej, a w głównej mierze Kasi Polskiej, która stoi tutaj obok mnie. No jest to konkurs, więc niektóre prace są nagrodzone, niektóre wyróżnione, ale myślę, że nie to jest najważniejsze. Oczywiście to cieszy, jeżeli dostaniecie nagrodę, czy dostaniecie wyróżnienie, ale najważniejsze jest to, że macie swoją pasję, że lubicie to, co robicie. I to jest tak naprawdę ważne i istotne. Nagroda zawsze jest kwestią przypadku, bo jednemu podoba się bardziej to, drugiemu tamto. Nigdy nie jest tak, że wszyscy, tak samo zresztą widać to po waszych obrazach, one są tak różnorodne. Tak niesamowicie różne, jedne są kolorowe, jedne bardziej mroczne. No, tak jak wasza wyobraźnia. No, każdy człowiek jest inny i to właśnie widać. Tak samo jest z nagrodami, więc nie przejmujcie się wszyscy ci, którzy tej nagrody nie dostali. Bo to, co robicie, jest równie wartościowe. Także gratuluję wszystkim uczestnikom, wszystkim i laureatom pozostałych. Organizacyjnie. Chcemy Państwu pokazać, bo udało nam się przy okazji konkursu, dzięki pieniądzom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego, zorganizować również filmy o laureatach. Takie filmy zorganizowaliśmy, znaczy udało nam się nakręcić dwa przy poprzednim konkursie i również przy tym konkursie. Także jest szansa, jeżeli przy pozostałych konkursach ktoś z Państwa będzie również na takim filmie uwieczniony. Tym razem jest to pan Zbyszek Wypijewski, artysta z Bydgoszczy, tak się akurat złożyło. Czy coś jakaś siła w jesieni, że normalnie coś tworzy, coś chce, no i gdzieś tak coś wychodzi potem. Wręczenie nagród i wyróżnień. Ja poproszę tutaj wszystkie panie członkinie jury. Poproszę panią Krysię Kotulę, panią Bożenę Olszewską oraz panią Sonię Wilk, która była przewodniczącą jury i w związku z tym spada na jej głowę przeczytanie protokołu. Poproszę również panią dyrektor, panią Ingę Kopciewicz i panią Ewę Krupę do wręczania nagród wszystkim laureatom tego konkursu. Do wystawy zakwalifikowano ponad 90 autorów. Tegoroczna edycja konkursu ponownie potwierdziła potrzebę organizowania tego typu przeglądów ogólnopolskich, dających możliwość promocji twórczości nieprofesjonalnej w Polsce. Otwarta forma konkursu pozwala docenić zarówno twórców naiwnych, outsiderów, jak i tworzących w ośrodkach terapii zajęciowej i pomocy społecznej. Jury docenia ogromny wkład w pracy w przygotowanie 12. edycji konkursu oraz fakt, że konkurs imienia Teofila Ociepki z roku na rok utwierdza swoją wysoką rangę w propagowaniu amatorskiego ruchu plastycznego w Polsce. Thank you.
Światło zapytać, Pani, tam już